Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Dziś poruszymy temat, który nas, studentów, dotyczy szczególnie, a nie mówi się o nim wystarczająco. Mam na myśli zdalne nauczanie w szkołach wyższych. Rok temu nasze życie zmieniło się o 180 stopni. Spokój został zastąpiony przez niepokój, izolację, utrudniony kontakt z drugim człowiekiem. Po zamknięciu szkół oraz uczelni trzeba było obrać inną drogę kształcenia. Tak oto zaczęliśmy studiować online. Porozmawiamy dziś ze studentami oraz z wykładowcami o tym, jak radzą sobie ze zdalnym uczeniem się oraz nauczaniem. Przedstawią nam oni jasne i ciemne strony nowego dla nas i niekoniecznie łatwego trybu nauki. Dajmy szansę zatem wypowiedzieć ją profesor Agnieszce Walewskiej-Rynduch, wykładający w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, specjalistce w dziedzinie lingwistyki kulturowej oraz komunikacji społecznej. Pani profesor przedstawi nam swoje zdanie na temat zdalnego kształcenia oraz podpowie, co jej zdaniem należałoby zmienić. Po tym prawie roku na pewno mogę powiedzieć, że nie jest to oczywiście doskonała forma nauki, ale już się jej nauczyliśmy, także staram się, aby każde zajęcia były od tego roku lepsze od poprzednich. Natomiast jeżeli chodzi o takie poprawki, no idealnie byłoby prowadzić zajęcia zdalne, ale interaktywne, prawda? Czyli żeby można było widzieć studentów, abyśmy mieli takie do dyspozycji narzędzia, które byłyby bardziej zaawansowane niż Teams, takie narzędzia, które byłyby, czy które pozwalałyby bardziej na bardziej kreatywną pracę. I to na tym polega e-learning. Dostali jakąś formę kontaktu ze studentami, natomiast no nie jest to forma doskonała. Tutaj chyba też muszę powiedzieć, że bardzo się wszyscy staramy, tak? To znaczy i wykładowcy, ale też studenci starają się uczestniczyć w tych zajęciach i mimo tego, że myślę, że dla nich to jest jeszcze trudniejsze niż dla mnie, no jednak się uczyć, czerpać wiedzę i wyciągać dla siebie to, co jest dla nich interesujące, czy co jest ważne, jeżeli chodzi o przyszłą pracę zawodową. Też sobie trzeba powiedzieć, czy zdać sprawę z tego, że zajęcia, jeżeli odbywają się w sali wykładowej, one zawsze są interaktywne. Czerpiemy energię z siebie nawzajem. Studenci czerpią z zajęć, natomiast ja też mam możliwość, żeby zobaczyć, jak reagują, jakie są ich emocje, jeżeli rozwiązujemy jakiś problem badawczy, czy jeżeli omawiamy jakieś zagadnienie z obszaru komunikacji, to miło jest widzieć, w jaki sposób reagują. A tutaj no nie ma tej energii, prawda, w grupie. Nie wiem, czy to, co mówię, przekonuje studentów. Czasami proszę, żeby o jakieś podsumowanie, wtedy no, ktoś się włącza, ale nie jest to tak żywiołowe, jak było to w sali akademickiej. Także tutaj te kamerki, czy w ogóle taka forma interaktywna była pewnie z większą korzyścią dla wszystkich. Natomiast oczywiście nie można też powiedzieć, że to jest jakiś wymóg, tak, że bez tych kamer zajęcia się nie udają. One na pewno się udają w jakimś sensie, ale myślę, że po prostu wygodniej byłoby się widzieć. Ja prowadzę zajęcia z obszaru komunikowania i są takie przedmioty, których musiałam absolutnie zmienić formułę, ponieważ nie byłam ich w stanie przeprowadzić za pomocą Teamsa, szczególnie takie części, które dotyczyły komunikowania niewerbalnego. To było duże wyzwanie, żeby tą wiedzę przekazać studentom właśnie w takiej formie zdalnej. Odległość jest takim największym utrudnieniem, w takim sensie, że wielu spośród moich studentów wróciło do swoich rodzinnych miejscowości, gdzie nie zawsze mają dostęp do bibliotek, które miałyby taką literaturę przedmiotu, która jest im potrzebna do realizacji zajęć. I to zaczyna być też dość kłopotliwe. Natomiast też jest takie chyba pozytyw, o którym trzeba powiedzieć. To znaczy taki, że starają się sobie pomagać. Na pewno nie można powiedzieć, że zajęcia na odległość mogą dorównać albo w jakimś sensie zastąpić zajęcia, które odbywały się normalnie w salach uniwersyteckich, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że ten system jest niedoskonały. I tak jak powiedziałam, dla mnie ułomnością tego całego procesu jest takie poczucie braku kreatywności podczas zajęć. Nie mam poczucia, że studenci są tak aktywni,
aktywni, jak byli podczas zajęć w salach akademickich. Wtedy też zadając jakieś zadanie, obserwowałam ich reakcje, patrzyłam, w jaki sposób pracują. No tu tego nie ma. To są takie odhumanizowane elementy, gdzie zadaję jakieś zadanie, potem jest ono przesyłane mailem. I też tak jak mówiłam, zdalność nigdy nie zastąpi nam interaktywności i wydaje mi się, że o tym powinniśmy pamiętać. Mam taką cichą nadzieję, że chociaż obrony prac magisterskich będą miały taką szansę, żeby odbyć się stacjonarnie, bo myślę, że to jest tak ważne wydarzenie i w życiu studentów, ale też w życiu promotorów, że miło byłoby je celebrować razem, a nie za pośrednictwem ekranu. Cieszę się, że pani profesor skomentowała także kwestię zdalnej obrony prac. Posłuchajmy zatem wywiadu z magister Aleksandrą Wnęk, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która studiowała tam zarządzanie kulturą. My obronę mieliśmy na platformie MS Teams. Jakiś czas przed obroną dostaliśmy z uczelni maila z linkiem do spotkania. Wszystkie osoby broniące się danego dnia zostały poinformowane, w jakich godzinach mają się na to spotkanie połączyć. Na każdą osobę przeznaczono było około 30 minut. 15 minut to był egzamin dyplomowy, a drugie 15 to była narada komisji co do oceny, zapisanie wszystkich informacji w protokołach itd. Przebieg był podobny właściwie do zwykłej obrony. Trzyosobowa komisja, dwa pytania od recenzenta, jedno od promotora. Martwiłam się, że w domu nie mam wystarczająco dogodnej sytuacji, że może ktoś, nie wiem, niezapowiedzianie wbiegnie mi do pokoju, albo że stracę połączenie z siecią i że nie skończy się to dobrze. Wydaje mi się, że jednak podczas obrony na żywo ma się większą kontrolę nad sytuacją jednak. Profesorowie raczej zdawali sobie sprawę, że jest to coś nowego, co stanowi wyzwanie nie tylko dla nas, ale też dla nich. W przypadku mojej obrony starali się wspierać, starali się uśmiechać, starali się nawet mówić żarty, wspierać dobrym słowem i to jednak troszkę rozluźniało atmosferę. Kiedy pomyślę na przykład o mojej obronie licencjackiej, to mam przed oczami również tą całą otoczkę łagodzącą, czyli zgraję kolegów, koleżanek czekających ze mną na korytarzu, wspierających się, rozmawiających, śmiejących się razem, nawet modlących się razem, wspólne zdjęcia po egzaminach, po tym jakieś piwo. I wydaje mi się, że dzięki tym całym, tym wszystkim elementom ta cała obrona inaczej zapisywała się w pamięci. A w przypadku tego egzaminu magisterskiego, to jednak pamiętam tylko te nerwy przed i po, kiedy nie poszło mi do końca tak, jak chciałam. Wydaje mi się, że na żywo jednak ten stres byłby mniejszy. Właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, z racji, że miałoby się ciut większą kontrolę być może nad sytuacją. Ale też nie jestem w stanie do końca stwierdzić, bo sama forma nie odbiegała szczególnie od obrony na żywo i być może denerwowałabym się tak samo. Przygotowania nie różnią się od zwykłej obrony. Było to raczej takie standardowe powtarzanie materiału, przeglądanie notatek, wielokrotne czytanie pracy. Być może gdyby nie ta sytuacja epidemiologiczna, to zrobiłabym taką powtórkę ze znajomymi. Jednak bardzo mało osób z mojego roku broniło się w pierwszym terminie, głównie dlatego, że miały one duże opóźnienia ze względu na zamknięte biblioteki. Nie miało za bardzo skąd wziąć książek, stąd ta praca się coraz bardziej opóźniała i broniły się albo we wrześniu, albo będą się bronić dopiero teraz, przyszłe lato. Są kierunki na studiach, które nie mają większego problemu z nauką online. Niestety nie każdy ma tak dobrze. Nie możemy zapominać o studentach choćby kierunków medycznych, którzy mają znacznie bardziej utrudnione zadania. Więcej o trudnościach i życiu studenckim na kierunku lekarskim opowie nam Agnieszka Wójcik, studentka trzeciego roku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. To nie jest naprawdę to samo i nie zastępuje to w żaden sposób zajęć klinicznych w szpitalu. Największą wadą na moim etapie jest przede wszystkim właśnie brak kontaktu z pacjentem. Jest mniejszy ten kontakt, ponieważ mamy ograniczoną liczbę zajęć w szpitalu. Jakby sam fakt, że nie możemy iść do tych pacjentów, nie możemy z nimi porozmawiać, zabrać wywiadu, pobadać ich, osłuchać. I to jest właśnie taka sucha nauka. Uczymy się jakiejś tylko wiedzy z podręczników, a nie możemy jakby wykorzystać jej w praktyce. Tak samo jakby patrząc na niższe lata, gdzie nie ma zajęć jeszcze klinicznych, oni również cierpią na tym nauczaniu zdalnym, ponieważ nie nauczą się anatomii zdalnie, nie nauczą się histologii, czyli oglądania preparatów pod mikroskopem zdalnie, ponieważ to jest po prostu niemożliwe. Zajęcia praktyczne od tego roku akademickiego zostały już wznowione, natomiast są one w bardzo okrojonej formie, to znaczy, że na przykład mielibyśmy mieć 4 razy zajęcia w szpitalu w tygodniu, a na przykład mamy 2 razy. Albo na przykład na niektórych oddziałach akurat jest ognisko covidowe i po prostu jakby nie możemy wejść na te oddziały właśnie z racji tego, że jest tam covid, więc
jakby są te zajęcia, ale jest ich dużo mniej. Do wielu pacjentów po prostu nie możemy wyjść, bo na przykład też są w ciężkim stanie i lekarze po prostu się boją, że moglibyśmy ich zarazić. Myślę, że ogólnie ułatwiono nam pracę, ponieważ dużo jest nagranych tych seminariów, dużo jest nagranych wykładów. Natomiast jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, to czasem jakość niektórych nagrań mogłaby być lepsza. Też jakby wszystkie te seminaria, wykłady mogłyby się znajdować w jednym miejscu, żeby nie było to takie porozrzucane bardzo, że nie wiadomo, gdzie jest jakie nagranie. Jeśli chodzi o jakieś plusy, które musiałabym tutaj wymienić, na pewno wymieniłabym to, że są nam udostępnione różne prezentacje i wykłady, które są nagrane i możemy je odsłuchiwać sobie w swoim tempie, możemy je zatrzymywać, dzięki czemu możemy dużo wynotować. No a czasem tego brakowało właśnie na zajęciach stacjonarnych, nie dało się wszystkiego wynotować z jakiegoś wykładu. Drugim plusem może być też jakby dużo czasu na taką samodzielną naukę, przez to, że nie musimy nigdzie jeździć czy tam chodzić na zajęcia. Jest też więcej czasu na przykład na jakąś pracę naukową, żeby sobie napisać. Pozostając dalej w kręgu specjalistów w danych dziedzinach, wysłuchajmy dr inżynier Beatę Macherzyńską, specjalizującą się w badaniach mechanicznych, ultradźwiękowych i mikroskopowych nanokompozytów, która wykłada w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poznajmy więcej opinie na temat zajęć technicznych prowadzonych w formie zdalnej. Jeżeli chodzi o wykłady, no to można powiedzieć, że to jeszcze ma jakiś sens, szczególnie w obecnym czasie. Natomiast zajęcia praktyczne, takie jak laboratoria, które prowadzimy, to jest nieporozumienie, dlatego że żeby czegokolwiek się nauczyć, student musi dotknąć sprzętu, musi wykonać dane ćwiczenie, zobaczyć, jakie są problemy, bo trudno jest opisywać, czy tylko zdobywać wiedzę poprzez opowiedzenie komuś o danym procesie. Jest to możliwe, żeby prowadzić takie zajęcia praktyczne. Powoduje to zmniejszenie osób w grupach laboratoryjnych, żeby zachować cały ten reżim sanitarny, żeby odległość pomiędzy studentami była odpowiednia. Cały czas podczas zajęć mamy do dyspozycji środki dezynfekujące, studenci używają rękawiczek, maseczek, więc jak najbardziej jest to możliwe. Żeby uzyskać zaliczenie, studenci muszą opisać część tą praktyczną, czyli wykonać takie sprawozdanie, gdzie opisują część taką literaturową dotyczącą danego ćwiczenia. Następnie przeprowadzają obliczenia i całą dyskusję do tych wyników. I takie sprawozdania zamieszczają na UPL-u, na Moodle'ach i my sprawdzamy już później w systemie internetowym. Natomiast też oczywiście jest jeszcze pisanie kolokwium, też internetowo. Studenci rozwiązują test i mają jeszcze jedno pytanie takie opisowe. Jeżeli chodzi o zajęcia zdalne, to jest tutaj bardzo duża możliwość poprawienia czy wykładów z dołożeniem różnych ankiet, z dołożeniem różnych filmów. To wymaga bardzo dużej pracy z naszej strony, zapoznania się z możliwościami danych programów i też opracowania wszystkiego. No, byliśmy wrzuceni tak na głęboką wodę w marcu tamtego roku i musimy się borykać również z takimi najprostszymi rzeczami, jak uczenie się programów. Więc tutaj jak najbardziej jest jeszcze na pewno duże pole do popisu, do tego, żebyśmy bardziej te wykłady przygotowali w sposób zrozumiały, ciekawy dla studentów. Oczywiście, jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, to tutaj tak naprawdę w systemie zdalnym to jedynie właśnie widzę możliwość sprawdzania sprawozdań takich przesyłanych przez studentów, ewentualnie właśnie rozwiązywania testów. Natomiast tu nie widzę możliwości włączenia zajęć praktycznych w systemie zdalnym. Jak widać, zdalne nauczanie ponownie nie spotkało się z pochlebną opinią. Niektórych zajęć po prostu nie da się przeprowadzić w sposób poprawny, bez bezpośredniego kontaktu ze studentem. W wypowiedzi pani doktor można zaobserwować ten sam problem, co na kierunkach medycznych. Studenci, którzy studiują w uczelniach nastawionych na technikę, nie mają teraz takiej możliwości jak wcześniej, by namacalnie poznać swój być może przyszły zawód. Jednak patrząc znów na nasz kierunek, komunikacja społeczna i medialna, jakby nie było, my również potrzebujemy kontaktu, może nie tyle co ze sprzętem laboratoryjnym, lecz po prostu z drugim człowiekiem. Komunikacja międzyludzka prowadzona przez łącza internetowe
internetowej nigdy nie zastąpi nam rozmowy w cztery oczy.